tak spędziliśmy dzień. Wybraliśmy się do palmiarni poznańskiej, żeby Mia wśród bogatej roślinności różnych stref klimatycznych mogła poczuć się, jakbyśmy odbyli podróż po odległych kontynentach. To była jej pierwsza wizyta w takim miejscu i ku naszemu zaskoczeniu zamiast ciekawej roślinności większą uwagę przykuły dochodzące zewsząd dźwięki żywych ptaków, szum wody i widok egzotycznych ryb, które w większości dorównywały wielkości naszej małej Mii. Pod koniec zwiedzania zatrzymaliśmy się w kawiarni na kawę i ciacho w otoczeniu pięknej roślinności oraz obowiązkowo na szybką sesję cycojogi w wykonaniu naszej córeczki. Musicie przyznać, że jej pozy są niesamowite.